Toczna. W Soczi rozpoczyna się zimowa olimpiada, a sportowych emocji nie zabraknie jutro także w Lubiszynie. Jutro strzelecki wielobój myśliwski o puchar wójta gminy Lubiszyn. Obok mnie panowie Jacek i Zdzisław Kołodziński. Dzień dobry panowie, witam was bardzo gorąco. Wielobój myśliwski dla osób, które nie zajmują się i nie miały nigdy styczności z myśliwstwem, brzmi trochę zagadkowo. Co to takiego? Wielobój myśliwski to jest forma treningu myśliwych, przygotowanie ich do polowania. Polega on na tym, że na strzelnicy ćwiczy się sytuacje podobne, jakie występują na polowaniu. I z tej poszczególne konkurencje imitują na przykład przelot kaczek, bażantów, kuropat. To są takie dynamiczne strzelania. Do tego używa się broni śrutowej, którą tutaj taka jak jest obok nas. To jest tutaj, tak. I statyczne z broni kulowej, którą tam mamy poniżej tego stolika. Strzela się do sylwetek lisa, rogacza na dystansie 100 metrów. To jest strzelanie precyzyjne, takie już Jak rozumiem, we wszystkich tych konkurencjach zdobywa się punkty, tak? Wszystkie konkurencje są punktowane i w suma tego wieloboju to jest 500 punktów maksymalnie do zdobycia. Nikt jeszcze tylu nie zdobył, ale ambicją wszystkich startujących jest zdobycie ich jak najwięcej. No to na jakim poziomie są nasi myśliwi? Ile zdobywają punktów? Jak to wygląda zazwyczaj w takich zawodach? No, rekord polski to jest 496 punktów. No, to całkiem sporo. Tak. Myślałem, że mniej. Na zawodach krajowych zazwyczaj wygrywa w wyniku 490 punktów. Powiedział pan już pokrótce, z jakiej broni się strzela, ale ta broń różni się w czymś od tej broni, której używacie panowie na przykład podczas polowań? Właśnie wybuch jest taki, że broń, którą używamy na strzelnicy, musi być to broń myśliwska, czyli taka, jaka jest dopuszczona do polowania. Z tej broni ćwiczymy i z tej broni w zasadzie polujemy. Broń, która leży przed nami, nie jest złożona. Dlaczego? Nie jest zamknięta, jest złamana. Ze względów bezpieczeństwa zawsze broń, strzelby nosimy złamane, żeby komory nabojowe były otwarte i żebyśmy wiedzieli, że broń jest rozładowana. To wyjaśnienie specjalnie dla Państwa, którzy dziwią się być może, że broń nie jest w takim stanie, jak zazwyczaj myślimy, że powinna wyglądać. Panowie, zwierzyna, która żyje w lesie, może w jakikolwiek sposób ucierpieć podczas takich zawodów? Absolutnie nie. Absolutnie nie. To są tylko makiety, imitacje tej zwierzyny. Cele są absolutnie... No tak, ale widzowie na pewno zapytają, no dobrze, ale panowie mówicie o tym, że na przykład strzela się, próbuje się taką konkurencję, w której strzela się do kaczek. No jak to wygląda? To są takie rzutki, prezentujemy. Krążki zrobione z asfaltu i one mają tory, wyrzucane są z wyrzutni. Z takiej specjalnej maszyny, z takiej specjalnej, wysokiej maszyny, wysokiej, niskiej, i to ma imitować, no teraz widzimy taki tam rzutek na planie, to ma imitować kierunki lotów tych ptaków. To bardzo dynamiczna konkurencja, bardzo powiedzmy dynamiczna, sobie, tak, i bardzo widowiskowa. Szybko. Z tego myśliwskiego wieloboju, właśnie z tych konkurencji wzięły się też konkurencje sportowe, to jest trap i skit, konkurencje olimpijskie. Jest też, my strzelamy do makiety dzika w przebiegu, też to jest taka dynamiczna na 50 metrów. A z kolei no, w pewnych względów i w pewnym okresie konkurencja olimpijska nazywa się strzelanie do ruchomej tarczy. Ze względów, no, powiedzmy sam sobie, na wpływy zielonych, że to Jeśli jest... Państwo nie byli na takich zawodach, to warto się wybrać. Byłem na nich kilkakrotnie i to rzeczywiście są przeogromne emocje i konkurencje, o których panowie opowiadają, są bardzo widowiskowe. Można się jeszcze zgłaszać? Nie, lista już jest zamknięta. Już jest zamknięta. Zwiększyliśmy nawet liczbę uczestników z 60 do 72, ponieważ było bardzo duże zainteresowanie i nadal jest lista rezerwowa osób, które czekają, jakby się coś zwolniło. Ha, czyli to wcale nie takie proste. Dużą popularnością cieszą się takie zawody, czy to tylko w naszym okręgu tutaj w Lubiszynie? Panowie, macie tylu chętnych? Czy to takich, cały region? Takich ludzi w myśliwych, zakręconych strzelectwem jest w Polsce dużo. I na tą imprezę też przyjadą ludzie z całej zachodniej Polski, od Jeleniej Góry poprzez Zieloną Górę, okręgi to są takie łowieckie, Bydgoszcz, Piła, Zachodniopomorskie, wszyscy tu będą. Poza tym wójt to robi jako integrację z gminą zaprzyjaźnioną, gdzie tam też są myśliwi i kilkanaście osób z tej zaprzyjaźnionej gminy Bryze również weźmie udział w rywalizacji. Są ciekawi, jak my to robimy i będą strzelać z nami w tych zawodach. Panowie, takie przygotowania do turniejów wymagają jakichś specjalnych treningów?
Tak, znaczy te akurat zawody są zimowe i to są pierwsze zawody w sezonie i szczelnice są zamknięte. Czyli takie przestrzelanie można powiedzieć przed sezonem. Tu możemy się pochwalić, że od nowego roku zmieniły się lekko zasady tego strzelania i nasza szczelnica jako jedna z niewielu w Polsce spełnia już te wymogi, stąd może też większe zainteresowanie tymi zawodami. Panowie, wszyscy z prawa i lewa narzekają na niż demograficzny. Zacznę pytać panów teraz z zupełnie innej beczki, bo bardzo mnie to interesuje. Jak jest w kołach łowieckich? W kołach jest sytuacja stabilna i zawsze jest więcej chętnych nawet niż koła mogą przyjąć, bo koło poluje czy tam gospodaruje na jakimś terytorium określonym i przyjmuje się tam jakiś wskaźnik, że tam może polować powiedzmy 8 do 10 myśliwych tam na 1000 hektarów i no i teraz jest taki status, że myśliwy może być zrzeszony w kole, a może być też myśliwym niezrzeszonym i coraz więcej jest takich myśliwych, którzy nie są w kołach łowieckich, ale są myśliwymi i mogą oni polować tam na terenie całego kraju, ale nie przynależą do jakiegoś koła, czyli takie wolne ptaszki. Pytam o to dlatego, że wielu naszym telewidzom myśliwstwo kojarzy się tylko i wyłącznie z polowaniami, tylko i wyłącznie z zawodami, ale to jest przecież ogromna praca, którą panowie wykonujecie, państwo wykonujecie podczas całego roku. Jaka była ta mijająca zima dla zwierząt, dla lasów? Zima jeszcze trwa. Jeszcze trwa. A sezon polowań już skończył się w zasadzie tak intensywny. Kończy się w styczniu, 15 stycznia. Zwierzyna wchodzi już w okres rozrodu i ta ochrona to jest w zasadzie do sierpnia, września niektórych gatunków. I w tym czasie właśnie jak kończymy polowania, to zaczynają się przygotowania, treningi strzeleckie. Obowiązkiem każdego myśliwego jest odbywać taki trening. Raz w roku każdy musi zdać egzamin strzelecki. Żeby dostać zezwolenie na polowanie w roku na przykład 2014, to na początku sezonu trzeba myśliwy, jego strzelba musi przejść test. Wszystko jest w porządku? Czy wszystko jest w porządku. Czy na te zawody mogą przyjść zwykli widzowie, tacy, którzy będą chcieli pokibicować, pokrzyczeć? Jak już pan stwierdził, że podobało się to panu, być może ci, co nie widzieli, przyjdą, zobaczą. No są te konkurencje takie, te dynamiczne, są widowiskowe. Poza tym to odbywa się na terenie dużego ośrodka agroturystycznego, na terenie gminy Lubiszyn. Jest tam, to jest położone w lesie, są tam konie, będzie paliło się ognisko, jest restauracyjka, jest sobota. Zapraszam czyli wszystkich, którzy nas słuchają, żeby można tam zjeść jakiś obiadek. Otwarcie zawodów o godzinie 9. Dziękuję panom pięknie za wizytę w naszym studiu. Panowie Jacek i Zdzisław Kołodziński, organizatorzy imprezy z koła łowieckiego Ostoja Wysoka. Dziękuję. Za chwilę na naszej antenie program Co niesie dzień. Wojciech Kuska. Do zobaczenia.